Cześć moi drodzy, ja jestem Atero, witam was w kolejnym odcinku z gry Rise of Tomb Raider. Zniszczyłaś na dalej. Jeszcze nie, spoko. Nie znalazłam ich wszystkich. Idziemy dalej, ale będziemy sobie eksplorować tutaj mapę, jak widzicie. No tutaj te nadajniki. Dobra. Wilcy. Też są. Będziemy mieli sporo do znalezienia rzeczy różnych. Co wezmę? Łuk na wypadek. Mamy wióreczki jeszcze są. Tu mamy jaskinię. Dobra, 2 z 5 jaskiń jakby są zaliczone. A, nie to, dobra. Sorry. Nie to, sobie ciskałem. Czemu to nie atakuje? Tam oczywiście pójdziemy, będziemy tutaj wracać z tej części grobowca. Co my tu mamy? Monetki. Jest i grobowiec. Damian, budowniczy proroka. Kolejny tutaj jego wyznawca. Taki jeden z ważniejszych, z tego co się orientuję. A tu to widzieliśmy ten fresk chyba w Syrii. Jak tam dojść? Do budowy miasta nie wystarczają plany. Przedsięwzięcie to wymaga materiału oraz kogoś, kto zna się na budowie. Damian był tą osobą. Mówiono, że potrafi wypiec cegłę, dysponując jedynie garstką ziemi i krzesiwem. Mawiano, że jego talent pochodził od Boga. To jego ręka zamieniła wizję architektki w rzeczywistość. Dobra, historia Damiana. A, tędy wejść, no dobra. Dobra, są te ziemne kamyczki. No i dobra, mamy to. Jest ten grobowiec. Będą jakieś monetki tutaj dookoła? Są. No i punkt umiejętności mam od razu. Element łuku. Aha, dobra. Super, możemy teraz próbować się stąd wydostać. Gdzie było wejście? A, tędy, dobra. Aha, no tak, jednostronne, zapomniałem. Że wyjścia są jednostronne. Nie można wejść wyjściem. To jest w grach nielogiczne. A tu już mogę, kurde. Skrypty cholerne. I tu w lewo jeszcze coś było. A, tyle było. No dobra.
Czy tutaj coś jest? Pokazuje mi, że tak, ale nie wiem co konkretnie. Może to jest oznaczenie jaskini w ogóle, chyba tak. No ale to leźmy na górę tym razem. Do wielu miejsc niestety nie będziemy mogli dostać się bez odpowiedniego sprzętu. No proszę bardzo, ognisko. Punkcik. Niech będą zwierzątka. Przydadzą się w szukaniu tej, wiecie, trudno dostępnych zwierzątek właśnie. Dobra, idziemy teraz dalej tam. Aha, wilcy. Nie bolało tak bardzo. Dobra, naróbmy sobie tych. Wiem jak działa polowanie, droga gro. Jeszcze ten jelonek poproszę. Dobra. Nie wiem, co, zwracanie się tutaj do jaskini, gdzie pewnie jest wilk, jest bezpieczne, a chyba nie. Mapa, jaskinia, grobowiec. Dobra. Chodźmy do tej jaskini, jak już jesteśmy. Przełączę się na Uzi. Tu będą wilki chyba. Minus jest taki, że jest cholernie ciemno. Poszedł sobie. Nie wiem, zbadajmy te maski, nie? No nie widzę, są grzybki, nie mam miejsca. Ta muzyka mnie trochę niepokoi. Gdyby to nie było tak ciemno.
Tam już zostawiłem. Tak, spierdzi, oni mogą przez te krzaki przechodzić, a nie specjalnie. Coś słyszałem. Po lewej są na zewnątrz. No już. Dobra. A mamy do tłumaczenia. Za słabo znam rosyjski, żeby to odczytać, ale zdaje się, że to jakaś mapa. Trzeci poziom muszę mieć. No dobra. Na górze powinien być lepszy widok, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj mamy na piórka, dobra. A to jakiś domek jest. Byliśmy głupcami. Nieostrożnymi, zuchwałymi głupcami. Myśleliśmy, że zdołamy powstrzymać czerwonoarmistów, ale przewyższają nas liczebnie, mają lepszą broń i nieprzerwanie przysyłają tu kolejnych ludzi. Wielu z nas trafiło do niewoli, nie wyłączając mnie. Zmuszano nas do pracy w kopalniach we wnętrzu naszej własnej góry. Odkrycie naszej tajemnicy jest teraz tylko kwestią czasu. Gdy to nastąpi, musimy być przygotowani. Dobra. Chodźmy teraz tam, gdzie nas prowadzi fabuła. Czy tutaj coś, patrzcie. Masa rzeczy normalnie tutaj jest, wszędzie. Wzmacniacze sygnałów radiowych. Zainstalowali je na pewno ludzie Trójcy. No wilki se lecą. Dobra. Coś tutaj chyba jeszcze jest, bo Lara się chowa. No ona się nie chowa bez powodu. Jakiś tartak. To chyba trzeba spalić. Chyba tak. Tak, płócienne worki trzeba nie pospalać. Wtedy z nich wypadną rzeczy.
A tutaj nie wiem, co trzeba zrobić. Na górę to zwalić? Nie wiem. Chodźmy na górę zatem. Zdjęcie rodzinne jest rosyjskie z późnych lat 50. XX wieku. Może jedna z tych osób była tutaj więźniem. Coś tu jest napisane. Pamiętaj. Okej. Na górę bym jeszcze chciał. Dobra, coś zrobi. Coś się odblokowało. A tak, tutaj muszę mieć nóż. A to będę mógł odciąć wtedy. Dokładnie tak. Tu mam flagę, ale to muszę mieć też nóż. Dobra. A ja sobie pożyczę. One się chyba nie przydadzą. Mamy na górze, mamy na dole, wszędzie coś jest do zbadania. O, patrzcie, bym przegapił, no. Ty jako pierwsza zaświeciłaś gwiazdę postępu. Ku chwale kosmonautów. Dobra. Kolejna jaskinia. To jest grobowiec? Tak, to jest grobowiec. Dobra. A, mam full skóry. Dobra. Mam coś ulepszyć. Aha. Okej. Uroczo. Nie mogę tutaj sprawdzić nic, prawda? Nie. Myślałem, że mogę coś sprawdzić, wiecie, ewentualnie co mogę wykrafcić, ale widzę nie. Tego też mam pełno. Nowa mapa. Tam mamy coś do zbadania, dobra. Dokument na górze. O, tutaj się potwierało, dobra. Dobra. A to był grobowiec? To już wszystko? Nie, coś przegapiłem, czy nie? Chyba była tylko ta mapa. Sobie grobowiec, w takim razie. Dobra, chodźmy gdzieś do obozu. Może uda się coś ulepszyć. Bo szkoda zostawić tutaj, wiecie. Tyle rzeczy. No gdzieś na dole jest obóz, a chyba trzeba tam tym dołem zejść. Tam gdzieś by wysadzili coś. Ach, to nie był... Dobra, grobowiec... A, dobra, tam była tylko jaskinia. Grobowiec był tam, gdzieśmy zastrzeli ten coś wiszący na dźwigu. Dobra, chodźmy do ogniska tylko najpierw.
Gdyż potrzebują sobie coś wynaleźć. Białko. Nie wiem, czy ten śnieżny jest specjalny jakiś. Zrobiłaś to? Nie. Zniszczyłaś nadajniki. Nie. Nie znalazłam ich wszystkich, ale zrobię to. Ja teraz mnie pyta taka dobra, jak tu będę wszedł. Mogę broń lepszyć. Mogę łuk ulepszyć. W końcu, no nie, będzie. A tu możesz dzika mieć, dobra. Co mogę jeszcze ulepszyć? No nic. Nie wiem, czy mi pokazuje, mogę coś ulepszyć. Pewnie to będę mógł ulepszyć. Okej. Okay. Ekwipunek. No pewnie. Mniejsza troba na przedmioty. Bierzemy. Lecimy dalej. Z powrotem do jaskini. Zbierać co cenniejsze. Będę do tego grobowca cholernego, żeby nie dano spokoju. Dawaj, 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 ręce gadżeta. Dobra. Czas. Jaskinia wzbieraj. Chodź do tego grobowca, bo nie da to spokoju. Wow, 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 co mi tak przycina, halo? Te oznaczenia nie są po rosyjsku. Może to ostrzeżenie? Coś przycina, no dobra. Potem to zaraz będzie koniec odcinka, także... brawo. A, dobra. Mogę zakupić pakiet kart w sklepie na multiplayera, super. Chodźmy na tym w czeluście. Może rosyjskiego się muszę pouczyć. Dobra, tutaj jeszcze są kamyki. Ale żebym powiększył sobie ten ekwipunek, kurde panie. Prorok był prześladowany, a wraz z nim jego wyznawcy. A to grecki jest, dobra. Zdaje się, że opuszczono to miejsce w pośpiechu. Czyżby Sowieci coś tam znaleźli? Sprawdźmy to. Tam na dole jest woda. Słyszę, że jest jej sporo. Moneta z wizerunkiem miasta wybita w złocie. A tutaj widać proroka. Prawdopodobnie była to oficjalna waluta Kitierzu. Wow. Dobra, lećmy zatem w czeluści.
No dobrze, przynajmniej są te części. Tylko po dwa, szkoda. No, ulazłeś gdzieś, gdzie będzie wyjścia. Kurde, Lara. Ikona z wizerunkiem proroka odlana ze złota. Tutejsi metaloplastycy zaczęli pracować nad własnym stylem, ale nadal widać tu wpływy rękodzieła bizantyjskiego. Wizerunki? A gdzie jest wizerunek? Jestem ślepy? Może. A, zagadka logiczna. To na pewno część tej instalacji. No to do dzieła. Aha. Lecimy w dół, koledzy. Lecimy w dół. Takie bajery. Jest i obóz. Jest i obóz. Woda wszystko niszczy. Za kilkadziesiąt lat niewiele zostanie. Wow. To zbiornik. Co najwyżej bym musiał tutaj wszystko zalać. Także bym chciał sobie posprawdzać dół najpierw. Tak jest wielki, wiesz. Nie mogę nurkować, jest za płytko widać. To muszę wysadzić, dobrze. Tu nie wyjdę, a mogę coś podnieść. A kanisterek. A nie mi potrzebny jest. Już wysadziłem. Mogę tu wypłynąć? Co tu znajdę? Tunel. Jak wyjście tutaj. Koło się obraca miejskie, dobre. Tu muszę przeprowadzić tratwę. Tam muszę skoczyć, dobra. Przeprowadzić tratwę pod otwór, wrócić pewnie beczką. Widać, dokąd sięgała woda. Jej poziom się zmienił. Dokładnie, są kanisterki. Musimy otworzyć tutaj przepływ wody. Ta platforma jest chyba połączona z tamtą śluzą. Dobra, dobra, dobra. Ja nie dorzucę tam. Kurde, spadła. Dobra, już wiem, o co chodzi. Bierzemy kanisterek. Rzucamy na platformę. Pięknie, idziemy na górę skoczyć. Czekamy, aż obróci i trzeba będzie wysadzić.
Ja myślałem, że zostanie. Dobra. Okej. Teraz chyba będę mogła przepłynąć. Ach, tam doszedł. Okej. Kolejny tunel, kolejne miejsce. Jakieś turbiny widzę. Na górze teraz, dobra. Tutaj coś jest. Mogę wybić dziurę. Pewnie do wyjścia będzie, chyba tak, dobra. Tam jest coś. Jakiś tekst. Ropy powinno wystarczyć do oświetlenia korytarzy na dole, ale zachowajcie ostrożność. Nie usprawniliśmy jeszcze procesu rafinacji i produkt jest lotny. Poznasz człowieka, który nadzoruje budowę. Bez jego wiedzy o świecie nikt z nas nie przeżyłby tej trudnej podróży. Nie zostawaj za długo, a jeśli zapyta cię o swoją żonę i dziecko, udaj, że nic nie wiesz. Nie może pogodzić się z tym, że zginęli podczas ewakuacji i myśli, że lada dzień tu dotrą. Jego wiedza jest nam potrzebna, a obawiam się, że stracimy go, gdy zmierzy się z prawdą. Okej. Dobra. Oła, do góry. Dobra, chyba wiem, o tym, co tutaj zrobić. Muszę sobie tam przetransportować. Dokładnie. Muszę sobie wziąć. Rzucić tam. Kurde mać. Po kraku mała. Puść, dobra. Dobra, ogólnie muszę to rzucić tam na tą deskę, potem przepchnąć wodą tam, potem skoczyć tam szybko, wrzucić na górę. Na górę to potem wrzucić i to wysadzić tam ten otwór. Szybko, szybko, szybko. Dobra. Tak, udało się. Brawo. Teraz tego nie zgubić nigdzie po drodze. No i dobra. Tu mi się napełni. Chyba wyjdę tym otworem tam. Dokładnie tak. I mamy to. Kanisterki, tutaj mamy jeszcze rzeczy różne fajne. Najdroższa. Długo nie pisałem, ale miałem mnóstwo pracy. Gdy przyjedziesz, znajdziesz tu swój dom i wszystkie wygody, które porzuciliśmy. Mam dużo pracy z zaprojektowaniem instalacji, która będzie dostarczać wodę pitną do domów. Ale nagrodą dla mnie będzie spotkanie z tobą i naszymi dziećmi. Zbudujemy tutaj nowy świat, który dorówna wszystkiemu, z czego musiała się zrezygnować. Wyrzeczenia te nie pójdą na marne, jeśli tylko będziemy razem. No niestety, rodzina nie dotarła, jak już wiemy.
To jest to monetki. Dawaj mi monetki. Mapa. Gdzie mi się pokazały rzeczy? Chyba w środku ewentualnie, jakbym tutaj nie mógł trafić. Dobra. Dokumentów w resku. Jest wejście. Tu. Dobra. Otwórzmy tę książkę. I się pewnie czegoś nauczymy nowego, starożytnego. Starożytny rękopis. O darach ziemi. Naturalne instynkty. O! Na mapie zaznaczonej... No, patrzcie. Naturalne surowce. Dobra, wleźmy stąd. Wleźmy stąd czym prędzej. A, ognisko, bardzo proszę. Bardzo proszę, broń. Nie będzie duży magazynek. I moi drodzy, tutaj zakończymy ten odcinek. Cześć, dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę, górę, łapkę, tu komentarz i subskrypcję. A my widzimy się w kolejnym materiale. Na razie, cześć.